Cześć, po raz kolejny na naszym kanale. Cześć, witajcie na Milion Pomysłów na Minutę. Pawełek dzisiaj postanowił nawiedzić Lidla. Po raz kolejny. Tak. Widzę, że coraz bardziej ci się podoba ten sklep. Tylko kolejki mi się nie podobają. No niestety, tak to jest. Dzisiaj z nami taka uniwersalna wkrętarka, powiedzmy. Ktoś nawet o nią pytał któregoś razu. Tak. PAS-4B2. Zapraszamy. Zapraszamy. Co my tutaj mamy, Pawełku? 4 V po raz kolejny. 4? Tak. Nie 3 i 6? 4. Co ty mi mówisz? Mhm. 4, faktycznie? Normalnie jest tak człowiek nauczony, że 3 i 6. Dokładnie. Co mamy tutaj jeszcze? Akumulatory litowo-jonowe. Gwarancja TUW. Tak jest. 3 lata gwarancji producenta. Napisano screwdriver, czyli śrubokręt, tak? Z wymiennymi końcówkami. Nie wiem, ja wiem, że tylko turnowisty śrubokręt. Moim zdaniem to taka będzie troszeczkę podróba tego Ryobi, które widzieliście już u nas wcześniej. Ale z tego co widać, mamy biciki w zestawie, mamy główeczki 3 i 4 do jakoś tam cięcia, tak? Tak jest. Co mnie bardzo interesuje właśnie te cięcia. To co, zaglądamy? Nie jestem może dokładnie, ale zaglądnijmy. Zaglądamy. Z jednej strony plomby brak. To ja ją zdjąłem. Ty ją zdjąłeś? Tak, tak? W sklepie. Okej. Wyciągamy kartonik. Zaraz spoglądam na dno. Compernas. Tak, zawsze na dnie kartonika jest oznaczony producent. Który z kolei jest od Compernasa. Tak, tak, tak. To zaczyna się powoli robić standardem. Ale tych producentów jest też kilku, więc spoko. Walizeczka mała, naklejeczki po bokach, zapięcia metalowe, rączka czerwona standardowo, trytka zabezpieczająca, czyli wiemy, że tam w środku nikt przed nami nie był. I co? Otwieramy. W górnej części instrukcja obsługi. I co my tutaj mamy? Zaczniemy po kolei. Przystaweczka do cięcia. Przystawka do wkręcania, jak widzicie, ze skalą. Mimośrodówka. Uchwyt kątowy. Ładowarka zwykła z bolcem. Sama wkrętareczka wygląda w ten sposób. Zaraz przyjrzymy się jej bardziej z bliska. Tutaj mamy 3 magazynki z bitami. Oraz 2 bity przedłużane. Jeden jest oznaczony jako S25. Jest to płaski. Drugi krzyżakowy jako S2PZ2. To sobie odkładamy. Tutaj jest jeszcze przedłużka, najprawdopodobniej magnetyczna. Zaraz będziemy wiedzieć. Strasznie ciężko to z tej gumy wychodzi. Tak jest. Przedłużka jest magnetyczna. Magnes jest nawet dosyć mocny, a końcówki są pokryte jakimś śmiesznym środkiem, który powoduje, że mu się to wszystko ślizga. Nie będziemy wymieniać wszystkich końcówek. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć, co jest w standardowym zestawie, może sobie teraz zatrzymać, przeczytać oznaczenia. Magazynki sobie odkładamy, one tutaj mają swoje miejsce. A one są jakieś powleczone tak jakby chromem, czy niklem, czy coś takiego? Czymś takim, wiesz co, ale oprócz tego jeszcze to jest pokryte jakimś takim... To się świeci. Jakby, tak, ale jest też pokryte jakby chyba jakimś olejem, czy coś, bo to się strasznie ślizga. No zobaczymy. Walizeczki się pozbywamy. I teraz mamy tak.
to jest opisane przez producenta jako nasadka momentu obrotowego z regulowaną funkcją autostop. Idealna do małych śrub i delikatnych materiałów. I to jest jako jedynka. To jest nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża. Zaraz zobaczymy, jak daleko, znaczy jak blisko jesteśmy w stanie krawędzi wkręcić sobie. Nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc. No i to jest oznaczone jako trójka, nasadka tnąca do miękkich materiałów, takich jak karton, tekstylia, skóra lub inne materiały elastyczne. Przetestujemy to sobie na jakimś tam kartonie. Sama wkrętareczka wygląda w ten sposób. No i tutaj jakby nic wielkiego nie ma. Mamy przycisk w miejscu standardowym, szeroki, duży. W tej chwili jest to w pozycji środkowej, więc nie możemy wcisnąć sobie przełącznik prawych, lewych obrotów. I tutaj mamy wskaźnik, jak możecie zobaczyć w górnej części, tak, w którą stronę. Jest to fajne, bo jak ktoś nie ma doświadczenia, to czasami łatwo się pomylić. Pod spodem dwie diody oświetlające. Zapalają się i gasną razem z wciśnięciem. Nie widzę żadnego wskaźnika naładowania baterii, niczego takiego. Środkowa dioda zapewne świeci w momencie, w którym podłączymy do prądu. Przednia część, tak jak w Ryobi, które widzieliście gdzieś tam na wcześniejszym filmie, to jest po prostu guma zabezpieczająca. W tym momencie możemy sobie założyć końcóweczkę, po prostu wciskamy, żeby ściągnąć. Mamy tutaj przyciski po dwóch stronach, które chodzą dosyć ciasno, no ale są jeszcze nowe. Co? Beleczka i spróbujemy pokręcić. Oznaczenia. Tutaj mamy, w którym miejscu jest ta skala. Bierzemy najmniejszą śrubeczkę, jaką udało nam się znaleźć u nas. I zobaczymy, jak działa ta nasadka momentu obrotowego. To jest jakaś tam maleńka śrubka. Czyli to spełnia funkcję takiego jakby sprzęgła. Z tego wynika, tak? Troszeczkę większa śrubka. Przejdziemy sobie. Zaraz będziecie krzyczeć, że to nie jest wkrętarka stolarska i nie służy do wkręcania takich wkrętów. Wiemy. Aha. Mieliśmy na... Przeskoczyliśmy o dwa oczka. Przeskoczymy sobie dalej. Aha. Jeszcze za mało. Ale jako sprzęgło rzeczywiście daje radę. Tylko jest... Bardzo precyzyjny. Znowu przeskoczyliśmy o jedno. No dobra. Tak się prezentuje ta końcówka. Weźmiemy sobie dłuższego wkręta. Bez użycia już tej przystawki. Spróbujemy go po prostu wkręcić. Zobaczymy, czy da radę. No jak tego wkręci, to już będzie dobra. No i nie jest to 60-sekundowy akumulator, więc jak widzicie, mimo, że jest naładowany fabrycznie, kręci ciągle. Chyba za wcześnie to powiedziałem. Dało radę. Zobaczymy, czy uda nam się dokręcić do krawędzi drewna. No, nawet na równo. To co? Wykręcamy sobie wszystkie trzy. Na spokojnie. To co? Wypróbujemy sobie nasadkę kątową. Użyjemy już tego samego standardowego bitu. Nie będziemy tutaj
kombinować. I zaraz zobaczymy, ile w stanie jesteśmy wkręcić. Ok, miareczka. 1,5 centymetra. Myślę, że nie wiem, Paweł, czy to ci się uda dobrze pokazać. 1,5. Elegancko. I to nie jest mimośrodówka. Zobaczymy, ile nam się uda osiągnąć na mimośrodzie. Wykręcimy sobie tego wkręta. Spróbuj w tym samym miejscu dokręcić, żeby była różnica, zobaczymy. Albo tam obok, wiesz, żeby było widać. Dobrze, ale to wiesz co, użyjemy sobie ustawienia takiego. O! Czyli tak, najdalej, jak się tylko da. O, to duża różnica. Potężna. Tak, to jest... Dla porównania miarka obok, może tak, żeby było lepiej widać. Widać dobrze, Pawle? To tamten, tak, ta jest około oś około centymetra, a druga jest około 2 centymetrów. No to elegancko. O połowę, mniej więcej. Dobra, spoko. Wykręcamy. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o te końcówki. Teraz weźmiemy sobie karton i zobaczymy, jak wygląda cięcie. Na pierwszy rzut idzie cieniutki karton, tak? Taki, ale jest jakaś standardowe pudełeczko. Załóżmy. Tak, jakaś przekładka, która tam była gdzieś w którymś pudełku. Odpalamy i tyle. Jeśli chodzi o karton pojedynczy, daje radę na spokojnie. Podnosimy troszeczkę poprzeczkę. Zróbmy podwójnie. No tu już jest trochę słabiej, muszę dociskać mocniej. No ale przecięło. Wolniej, bo wolniej, ale przecięło. Napisane było, że do skóry i do materiałów elastycznych to nie jest czysta skóra, to jest pewnie jakaś ekoskóra. Jakaś stara torebka. Zobaczymy. Spróbujemy najpierw na tym pasku, czy da radę. Jeśli da radę, odetniemy sobie po prostu górę. To co? Zaczynamy. Trzymasz, Pawełku? Dziękuję za pomoc. No nawet. To jest podwójna warstwa też. Odetniemy sobie to. To już chyba nieco za gruby materiał. Bo jak widzicie... A, bo wiesz co, Jacku? Tutaj jest w środku, spójrz. Jest, patrz. Masz dwie warstwy raczej z tej pseudoskóry z Kai. Mm-hmm. W środku jest wypełnienie czymś takim dosyć nawet twardym, bym powiedział. Jakimś patch, jakiś płótno. Tak, to jest jakaś pianka czy coś w tym stylu. Tak, także weźmy... Kratkę numer 2! Tak, zasoby jakieś tam przygotowaliśmy na to. Dowie się o tym, jak wrócić, nie? Tak. Okej, okay. Tu zrobiliśmy i tu wykonujemy już po prostu. Miękki materiał. Zobaczcie, bez najmniejszego problemu. To jakieś takie cieniutkie materiały były. Tak, akurat trafiliśmy na coś bardzo cienkiego. Masz jeans. A weź grubszą torebkę? Dużo ich ma, to można ciąć.
Tak. Spróbujemy przez zamek. Przez zamek? No. Tniemy przez zamek. Bez problemu. Słuchajcie, to też jest wielowarstwowy materiał, ale wypełnienie jest inne. Tak, czekaj, tak. Bo coś się nam przyblokowało. To tak jak moje wideo. Ciągnęłam taśmę. Nie. Okej, okay, zapycha się, słuchajcie, tym materiałem. Tym materiałem, bo go jest po prostu za dużo tych warstw. Tak. Tak jak sami widzicie, warstw jest od groma. Materiał jest różny. Ale pnie, daje radę. Możemy zobaczyć jeszcze dla jeans, myślę. Jeans? Tak. No dobrze, no ale męski czy damski? No damski. Do góry jedzie. A gdzie mam jechać? Bok. Dobra, dam jakieś. Dobra, mamy tu jakieś porty jeansowe, powycierane. Z której strony jedziemy? Od kieszeni? Jedziemy od kieszeni, co? Spoko. Naprawdę, zobaczcie. No z precyzją cięcia ma to niewiele wspólnego, no bo materiał jednak jest rzeczą, która pracuje. Ale nie. I co, pobawiłeś się z zabaweczką? Pobawiłem się. To dobrze, bo powiem już to ty. Jak mi nie uwierzy, to powiem zerknij na film. Okej, będzie na mnie, to jest zwykle, zawsze wiecie. Małe obroty. Ale nie. Powiem ci, że nawet nie widziałem, że takie bariery. Są, wiesz, zamiast nożyczek, co nie? Jak kartka papieru, na przykład taka jak z instrukcji. Myślę, że na spokojnie. My cięliśmy w powietrzu zasadniczo, a ona ma... A, ucięłem kilka. Tak. Tak, bo to było złożone. Ona ma, słuchajcie, coś takiego tutaj, co jest jakby taką stopą prowadzącą, tak? Więc to by się fajnie sprawdzało przy cięciu na przykład materiałów takich rzeczywiście tekstylnych, w momencie, w którym kładziemy ją sobie na przykład na jakimś blacie, jedziemy wzdłuż krawędzi, ustawiamy sobie po prostu wzdłuż linii cięcia i tniemy. Do cięcia w powietrzu trzeba mieć wprawę, tak? My jej nie mamy. Ale tnie. Ale tnie. Słuchaj, to jest gadżet, który się nigdy nikomu nie przyda, praktycznie podejrzewam. Bo jak masz przeciąć coś, to przetniesz nożyczkami albo czymś tam innym nożykiem, tak. Praśniesz, odetniesz. Wiesz, to taki w sumie trochę gadżet, nie? Ale tnie. Ale jest i tnie i działa. Tak, tak, działa. Nie? Dokładnie. Jakbyś miał, nie wiem, załóżmy sobie firankę czy coś przeciąć po długości, no to żeby nie ciapać. Wiesz. Okej, okay, no. Nie wiem, czy chciałbym się tego szukać. Wiesz, o co chodzi. Wiem, to ma być jako gadżet. Co? Końcówka, która jest ładnie nazwanym de facto sprzęgłem, działa. Działa. Nie można jej tego odmówić, działa. Może nie jest tak precyzyjna jak sprzęgła w profesjonalnych sprzętach, ale działa. Tak. Końcówka mimośrodowa działa, daje radę. Widzieliśmy lepsze osiągi w mimośrodzie, ale ten jest spoko, jak za te pieniądze. Kątowa działa. Nie podłączaliśmy Jacku jej do prądu, ale ja sobie chcę to włączyć i zobaczyć, czy... A, tak. Tak jest, tak jak mówiłem, dioda wskazuje, sygnalizuje, czy jest ładowanie, czy nie. W trakcie ładowania nie pracuje. Oj, jaja. Ktoś to widział? Są takie układy do ładowania akumulatorów, które odcinają ci napięcie w momencie, w którym on zaczyna to napięcie pobierać, tak? Patrzcie, dioda świeci się na czerwono, nic nie mogę zrobić, przesuwam w prawo, w lewo. No okej, odetnijmy. Jest okej. Jest po prostu zabezpieczenie. Tak. Podczas ładowania... Co nam nie da się... Tylko jednej rzeczy, z którą musimy się liczyć, to ogniwo na pewno z czasem padnie. Jest niewymienne. Tak, odnośnie wymiany niewymiennych ogniw odsyłamy na kanał kreatora
On tam ogarnia takie tak, sprawy. Tak, on się na tym zna, więc tutaj z nim można spokojnie porozmawiać. Ale w tym momencie odpada wam jako kantareczka na kabel. A jeszcze wiesz co mnie interesuje? Mhm. Daj nożyk. Czy... czyżyk? Nie, chodzi mi o to, czy te ząbki są metalowe czy plastikowe? Wyglądają na plastikowe. Plastikowe. No niestety, więc one się też wyrobią z czasem. Ząbki, które tutaj są dookoła, są z tworzywa plastikowe. Nożykiem jeden klasnąłem, także przeciąłem z plastiką. Tak, także tutaj z tym nie ma, nie będzie tutaj żadnej rewelacji. Ile to kosztowało, Pawełka? Bizabi wiedziałem, zanim nie wyszedłem z Lidla. Paragonu nie masz oczywiście. Mam. Dobrze schowany. Czyli gdzieś jest. Rozumiem. Nie, no bo ja też nie pamiętam, ile to kosztowało. Ale to z rzędu 120 zł, 119. Możecie nas poprawić w komentarzu pod filmem, jeśli znacie precyzyjną granica cenę. 120 zł. Czy jest fajna? No moim zdaniem do amatorskiego zastosowania jest naprawdę fajna. Na pewno lepsza od tamtej, co była 60 cm. Zdecydowanie. I na puła w ogóle. Tą mógłbym porównywać, dać na testy z tą Ryobi. Chociaż tą Ryobi się wygodniej trzyma. Tak, w ogóle jest lżejsza. I ta jest krótsza i grubsza. I przez to takie wrażenie, że mniej leży w dłoni. Ta jest szczuplejsza. Tak wydłużone ma, to rękojeść ma wydłużoną, tak przy... Patrzcie, jak ona precyzyjnie leży w dłoni. Dla porównania ta się gibie. Nie, strasz mnie. Tak to wygląda, słuchajcie. Całkowicie inaczej, no już ta już Ryobi jednak to jest Ryobi, to jest klasa sama w sobie. Tak jest tutaj, no ona ma być konkurencją czy udaną. Do Ryobi? Tak. No chyba raczej, chociaż wiesz... Widzisz, że ma bicia? Ma bicie, no. Tak, Kopernas. Ma bicia na samym początku. Ale wiesz co mi się podoba? Bo daje tak po oczach, jak stałem od strony kamery. Mm-hmm. Daje te dwie diody. I to są naprawdę malutkie diody. Ale jak dają. Tak, są fajne. Ogólnie podsumowując, nie przedłużając. Pawełku, twoja opinia? W skali od 1 do 10, 6. Myślę, że spokojnie. 6. Jeżeli ktoś się zastanawiał nad tym, ja uważam, że ok. Jeśli miałaby być to konkurencja dla Ergo i możecie sobie pozwolić na to, żeby dołożyć jednak trochę i kupić sobie coś fajnego, to polecamy Ergo. I tu się nie ma co oszukiwać. Jeżeli ktoś nie chce wydawać i zostać przy Parkside'ie, bo lubi Parkside'a, ok, daje radę, powkręcacie. Tak jest, porobicie. Poza kamerą trochę pobawiliśmy nią jeszcze, także... Uważamy, żeby nie marnować czasu, tylko żeby mieć coś do powiedzenia. To jest fajna. Myślę, że spokojnie daje radę. Ja jestem na tak. Ja też. Tyle, jeśli chodzi o ten system. My kończymy na dzisiaj. Mamy jeszcze przed sobą masę pracy. I łowy jutro. Tak jest. I jutro mamy łowy przed sobą. Więc widzimy się jutro, widzimy się pojutrze i widzimy się w ogóle praktycznie codziennie. Myślę, że już w tym tygodniu wrócimy na normalne tory. Raczej tak. Macie sprzed 2 tygodni. Na pewno będzie lepiej. Dokładnie. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się. Hej. Cześć.